Dobry wieczór Państwu. No cóż, przegraliśmy z bardzo dobrym rywalem. Myślę, że Legia wygrała zasłużenie. Ten mecz miał przewagę i dokumentowała to szczególnie w pierwszej połowie. Szkoda, że nie udało nam się do tej 45 minuty dotrwać na zero z tyłu, bo no by było łatwiej o powalczenie przynajmniej w dalszej części meczu. Może o jakąś niespodziankę. Takiej możliwości nie było, bo dzisiaj chcę powiedzieć, że Legia przede wszystkim stanęła pod względem mentalnym na wysokości zadania. Nie zlekceważyła nas. Była bardzo zaangażowana. Byli zawodnicy bardzo zaangażowani w grę defensywną i nie mieliśmy za dużo miejsca, żeby rozwinąć swoje ataki po odbiorze piłki, a wręcz odwrotnie, zaraz, szczególnie w pierwszej połowie, nam tę możliwość zawodnicy Legii odbierali. Trudno, przegraliśmy z bardzo dobrym rywalem, myślę, że z rywalem, który będzie się liczył, a pewno może być tak, że zdobędzie Mistrzostwo Polskie. Jest to bardzo mocny rywal, więc my robimy swoje dalej. Będziemy pracować nad tym, żeby odczarować te K2 nasze, bo no niestety nie jest ono dla nas przychylne w tym sezonie. Jeszcze raz gratuluję Legii Warszawa przejścia do kolejnej fazy Pucharu Polski. Życzę im jak najwięcej sukcesów w Ekstraklasie, no i dojścia do finału, może i zdobycia Pucharu Polski. Dziękuję.